Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam na naszej drugiej konferencji, na rozważaniach, właściwie bardziej niż na konferencji Wielkiego Postu 2018. Moi drodzy, chciałbym zacząć trzema cytatami właśnie z Pisma Świętego. Pierwsza jest w Księdze Wyjścia. Ja jestem Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Nie będziesz oddawał pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja jestem Twój Pan. Jestem Bogiem zazdrosnym. Drugi jest z Jana 14:6. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I trzecie jest z Mateusza 22. Nauczycielu, które przekazanie w prawie jest największe? Jezus mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. No i potem wiemy, to jest pierwsze i drugie, bliźniego jak siebie samego. Ostatnio, parę dni temu, poszła do druku druga część wywiadu Rzeki, która będzie miała ciekawy tytuł. Dekalog jako prawdziwa droga w czasach zamętu. Tyle ludzi dzisiaj żyje w wielkim zamęcie. Piszą, dzwonią, pytają się, co ksiądz myśli. Jaki tu komentarz robić? Nie jestem upoważniony do robienia dużych komentarzy czy krytykować kogokolwiek. No, mówi się, pożyjemy, zobaczymy. Ale z drugiej strony jest też naszym obowiązkiem, nasz, pasterzy, aby powiedzieć ludziom, która droga jest prawdziwa. Którą drogą mamy iść? To jest droga jakiejś filozofii? Czy mamy iść za jakimś tylko świętym, za jakimś, czy jakimś innym dzisiejszym guru, któremu się tak wydaje tą czy inną drogą? Pomysł był na ten tytuł, żeby pokazać, że tą prawdziwą drogą jest dekalog. Od tylu już lat. Dekalog, który wcale nie jest przestarzały. I tam pod każdym z tych w dekalogu dzieliłem się swoimi spostrzeżeniami, swojej pracy. Nie swoim wymysłem, swoją inteligencją, bo jej mam mało, ale swojej pracy, z tego co widziałem, co Pan Bóg mi dał zobaczyć. I myślę, że będzie to rzeczywiście jakiś podręcznik, jak ktoś napisał, walki duchowej. Ale żeby walczyć duchowo, trzeba wiedzieć, na jakiej drodze się jest. Trzeba mieć tą drogę wytyczoną przed sobą. Pamiętacie może ostatniej konferencji mówiłem i cytowałem świętego Charbela: nie wybieraj takiej drogi na ziemi, która nie doprowadzi cię do nieba. I właśnie dlatego cytowałem dzisiaj Jezusa, który powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to potem następny cytat, który mówi o przykazaniach. Jezus powiedział: nie słuchajcie, nie są ważne. Słuchajcie teraz mnie, od dzisiaj jest inaczej. Powiedział właśnie kto? Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, całą duszą i całym umysłem. Pytam się każdego z was, czy kochasz Go całym sercem? Czy ja Go kocham całym umysłem, całą duszą? Chyba każdy z nas, włączając mnie, muszę powiedzieć, że nie. Takie hasło wymyślili po soborze, które są powtarzane: człowiek
drogą Kościoła. No ktoś powie, człowiek jest ważny. Ale przed tym czasem, przez tyle wieków, po jakiej drodze szedł Kościół, trzeba się zapytać. Przed tym hasłem. Człowiek drogą Kościoła. To jedno z najbardziej nośnych haseł. Tyle już kazań, tyle już referatów, tyle opracowań, tyle homilii najwyższych przedstawicieli Kościoła. Nie mnie to oceniać. Ale czy to dzisiaj nie brzmi dziwnie, że właśnie postawiliśmy człowieka w centrum? Człowiek drogą Kościoła, nie Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tylko człowiek. No więc to, co dzisiaj widzimy. Człowiek, moje prawa, ja mam prawo do zabijania, do wybierania płci, do seksu z wszystkim, z kim chcę. Mam prawo do mówienia, co mi pasuje, co mi nie pasuje. Jak ma wyglądać Kościół, jak ma wyglądać liturgia, jak ma wyglądać kazania. Tak ja naprawdę wam powiem szczerze, ktoś kiedyś mi ładnie powiedział, że najbardziej ludzie by chcieli, żebyśmy błogosławili ich życie. Nie wymagali, powiedzieli, Jezus jest drogą i musisz nagiąć się. No niestety, nie. Człowiek jest tą drogą. Więc błogosławię temu człowiekowi, który idzie tą drogą, którą chce, która jest skierowana na niego. Ile ludzi obraża się w Kościele, kiedy mają dobrego duszpasterza i zacznie im mówić prawdę. Ile ludzi, więcej noga moja nie stanie w Kościele, w tej parafii, sobie wybierze inną, prawie ten słynny churching, jak to się mówi teraz też i u nas tutaj w kraju. Człowiek w centrum życia. No, nie dziwmy się, bo w całej historii obecnej, szczególnie tych 500 lat, zostaliśmy do tego przygotowywani. Cała ta historia, która, ktoś ładnie powiedział, historia, której brakuje nadprzyrodzonego ukierunkowania, czyli nie Jezus jest w środku, jest nie historią, a chaosem. I dlatego do dzisiejszego chaosu w życiu moralnym, w życiu religijnym, w życiu politycznym, ten świat pracował dość długo. To nie jest kwestia ostatnich lat. To nie jest też wszystko z niczego. Dlatego, kiedy widzimy dzisiaj Europę, a każdy, kto jeździ po Europie i widzi, mówimy o Europie, która jest centrum Kościoła, przynajmniej powinna być, no widzimy, co się dzieje. W miejscowości, gdzie ja mieszkam, kościoły są barami i dyskotekami. W Polsce jeszcze nie. A czy ktoś może zagwarantować, co będzie za 10 lat, a może i wcześniej? Niemcy, Francja, wszystkie kraje w Europie, więcej jest muzułmańskich meczetów niż już pełnych ludzi i puste kościoły. Trzeba już udawać, że nic się nie dzieje, bo to wszystko ma jakiś swój cel. Nawet tak pokazać teraz po części, byśmy rozumieli, co się naprawdę działo od 1517 roku. Dzisiaj ten temat, który tak wszyscy poruszamy, reformacji, którzy mówią rewolucji. I o czym mówiła rewolucja protestancka? To przecież to było wywrócenie do góry nogami wszystkiego. Tyle już opracowań jest, więc nie będę powtarzał, ale bardzo krótko. Oni mówią tak, Chrystus tak, ale bez Kościoła. No, tam żadnych struktur, żadnych nie ma. Nie jest ksiądz jak u nas, kapłan wyświęcony. Tam jest lider, który przewodniczy. Nie ma mocy przeistoczenia. Nie ma sakramentów, które są wyrzucone, zniszczone. Nie ma nauczania Kościoła o świętych, o obcowaniu świętych, o
o czyśćcu. Chrystus tak, ale Kościół już nie. A jeżeli już Kościół w jakiejś formie, to zupełnie innej, gdzie człowiek się ma liczyć, gdzie człowiek się ma czuć dobrze, fajnie, super, zadowolony. Z tym się nie będzie kłócił, no bo tak jest. Następna przyszła rewolucja, 1789, rewolucja francuska, rewolucja masońska. Co oni mówią? Bóg? Tak, ale bez Chrystusa. Chrystus nie. Nie ma Syna Bożego, jest Bóg. Jakiś tam, który na nas patrzy, stwórca wszechświata, wielki architekt. Tak się mówi. Następna, 1917. Wielka rewolucja komunistyczna w Rosji. Zalew, jak to mówiła Matka Boża w Fatimie. Zalew komunizmu, bezbożnictwa. I co mówi? Człowiek, ale bez Boga. Wszystko jest człowiek i bez Boga. I wiemy, przecież historia jest, co zrobili z ludźmi, z księżmi, z biskupami, z wiernymi. Jakie rzezie straszne. I ostatnia jest 1968, XX wiek. I to rewolucja właśnie tu, na zachodzie, seksualna. Ludzie, kwiaty, wywrócenie wszystkiego do góry nogami. No ja w tym czasie miałem 4 latka, no ale można czytać i słuchać, co się w ten czas działo. Te wszystkie ruchy, otwarcie się. I co mówi? Człowiek tak, ale już nie ma Boga Jezusa. Człowiek bez rozumu i bez woli. Człowiek, ale bez rozumu i bez swojej woli. Czyli te 4 rzeczy nałożyły się i dzisiaj mamy wielką wypadkową. Co się dzieje dzisiaj wśród nas? Może to jesteś ty, może twój syn, może twoja córka, może ktoś z rodziny. To jest beznadziejny egocentryzm. To jest owoc też tego. Są potworne depresje, agresje, histerie. Skąd to się nagle wzięło? Ludzie XXI wieku, szpitale psychiatryki pękają w szwach. Ludzie na antydepresantach. Co się dzieje tu w Polsce? Co się dzieje na Zachodzie? No to już jest dramat. Co się dzieje za oceanem? To jestem ja, człowiek. Drugi to jest dyktatura niższych instynktów. To jest pożądliwość, nałogi. Przecież to się wyzwoli, aby się piekło otworzyło wszystko. To wszystko, co się dzieje wokół nas. A przecież nośniki informacji, które już mamy w jednej ręce, w telefonie, cały komputer. Przecież tylko naciśnie się parę guzików i eksplozja wszystkich bodźców, które nas zrobią nas bestie. Wczoraj czytałem, jak brat zgwałcił swoją siostrę i ma dziecko. Wczoraj, gdzieś, no, nie w Polsce. No siadłem i tak czytam i mówię, no do jakiego zwierzęcenia my dochodzimy. No i następne na przykład, to jest wegetacja nasza. Czy twoje życie nie jest wegetacją? Rano, kawa, krzyk, dzieci, samochód, biuro, praca, do nocy, powrót i tak dalej. Zmęczenie, złość, stres, długi, kredyty. Człowiek mówi, no o co w tym wszystkim chodzi? Modlitwa, czas na Kościół? Daj Panie Boże. I to jest ten wegetowanie bez miłości, bez odpowiedzialności. Te stare chłopy, jak w Anglii, czy w Ameryce, czy gdzieś, czyli żadnej odpowiedzialności seksualnej, rodzinnej. 30-40 lat, te kidolce, które chodzą tylko od piwka do piwka, od wyjazdu do Pragi czy do Krakowa na domków publicznych, na tanie picie, kibicowanie jakiejś tam drużynie. To jest ich religia wszystko. Czyli nie chcą żadnej, nie chcą dorosnąć. I jest tak dobrze. I w tym wszystkim, moi kochani, żyjemy.
Księga Kronik, drugie Kronik, 29 mówi tak. Sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego. Opuścili Go i odwrócili twarz od przybytku Pańskiego, a tyłem do Niego się obrócili. To są te słowa. Nie Jezus drogą naszą. Człowiek jest drogą naszą. Odwrócili się tyłem do Boga. Jesteśmy tego świadkami. Moi drodzy, dlatego Bóg, Jezus Chrystus, przestał być naszą drogą. Przestał być naszym życiem. Przestał być naszym wszystkim. Miłujemy Go nie całym umysłem, częściowo lub w ogóle. I nawet w kościele naszym. Człowiek, który przychodzi, to jest nasz Pan, to jest klient. Klienta trzeba obsłużyć. Klient może ci wszystko, może ci wybruździć. On cię utrzymuje, on ci płaci i on wymaga. Nie mówię, że tak jest wszędzie. Klient płaci, żąda. Najgorszy klient ma zawsze rację. Klient ma zawsze rację. Jeżeli nawet kiedyś słyszałem, gdzieś w jakiejś parafii w Polsce przygotował ksiądz gorliwie do bierzmowania. I wówczas w tym bierzmowaniu no jeden był po prostu przygłup. No, po prostu wszystko. I powiedział, koniec. Mamusia pojechała tu i tam. Przyszło pismo, ma być bierzmowany. Klient ma zawsze rację. Staliśmy się taką instytucją usługową. Czasami nawet rozrywkową, bo ludzie się muszą też dobrze czuć, prawda? Więc im więcej tej dnia z rozrywki, coś trzeba wprowadzić nowego. A nie jestem przeciwko. Modleniu się, uwielbianiu. Nie, Pan Jezus jest tu, w środku Kościoła. Uwielbiamy, sam to robię, modlimy się nad ludźmi. Ale Jezus jest centrum, a nie, że ja się dobrze czuję. Także w tym wszystkim chodzi, abyśmy zobaczyli, że Chrystusa postawiliśmy na boku, a drogą stałem się ja. Stał się człowiek. I to, co człowiek chce, to, co żąda, my już nawet jako w Kościele niektórych, nie czarujmy się, na Zachodzie tak jest, trzeba to człowiekowi, ten towar dostarczyć. Jeżeli się go nie dostarczy, tak, on chce, ten czas duszpasterz, ksiądz ma problem, albo po prostu do tej parafii nikt nie przychodzi. Także, moi drodzy, współczesnemu człowiekowi w wielu już miejscach się nie tłumaczy, że tylko służąc Bogu, idąc Jego drogą, najlepiej uczymy się kochać i służyć człowiekowi. To myśmy zaczęli służyć człowiekowi. Przestaliśmy wymagać od siebie, ja od siebie, zaczęliśmy wymagać. Sparaliżował nas totalny lęk i strach. I to, co mówiłem na poprzedniej konferencji, pokusa bycia popularnym i świętego spokoju. A gdzie jest pokuta? Dzisiaj kto pokutuje? W Polsce był ten fenomen rok temu i pół wielkiej pokuty. Kto dziś pokutuje? Przez wieki w Kościele były pokuty publiczne. Nawet jak tej spowiedzi, kiedy byłeś ostatnio, ksiądz ci za pokutę dał, Ojcze, na zdrowaś Mario, bo przyjdź nam przeświętą dodatkowo. No świetna pokuta. Sam nieraz nie wiem, bo pytam się ludzi, no co już możesz zrobić, żeby cię to coś kosztowało, żebyś, nie wiem, przyjdzie, Ojcze nas mówię, zdrowaś Mario. Ewentualnie zmówię dziesiątkę różańca. Ale naprawdę coś stało z formami pokuty. Panu Bogu muszę coś zwrócić. Zrobiłem coś źle. Chcę to odpokutować. I nie mogę. No nie chce mi się. Pokuty przejęcia nie odprawiłem, więcej grzechów nie pamiętam. To jest nawet to samo, co robimy na spowiedziach. Te nasze pokutki, trudne pokutą to nazwać,
Dawniej były pokuty, nie? Także może trzeba wrócić do samego początku. Trzeba zwrócić do samego początku, kochani. I trzeba może wziąć te słowa z Marka 12. Jezus powiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Dlatego myślę, że już kończąc teraz tą drugą konferencję, warto sobie przemyśleć tą swoją drogę. Ja wiem, że to do myślenia dużo, nie wszystkim jesteśmy winni, ale zacznijmy wymagać od siebie pierwsze, zamiast zacznijmy wymagać od kogoś, czy od swojego księdza, czy od wspólnoty. Trzeba zobaczyć naprawdę, gdzie ja w tym wszystkim jestem. Czy nie postawiłem siebie zamiast Chrystusa jako drogę. Jeżeli siebie postawiłem, na sobie buduję, wcześniej czy później, jeżeli nawet się dobrze i super z tym wszystkim czuję, pamiętaj, przyjdzie taka wichura, przyjdzie taki wstrząs, że niewielu nas zostanie, a wielu pójdzie za fałszywymi drogami. Tego, kiedy może teraz jest to wielkie wyzwanie, tego wielkiego postu, zapraszam was do tej wielkiej walki i do tego, co na samym początku Biblii mówi Jezus, mówi Bóg. Będziesz mnie kochał z tego serca, całą swoją mocą, swoim umysłem. Ja jestem twoim Bogiem. I Jemu zaufaj. I tego życzę wam dzisiaj w tych przemyśleniach i w tej drodze wielkopostnej. Szczęść Boże i do usłyszenia na następnej konferencji.